Z tej strony Koli, dziś witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 na mapie typowo Polska Wieś V3. Dziś zajmiemy się kupywaniem krów, no i wywieziemy sobie chyba jedną przyczepę zboża jakiegoś, jeszcze ustalimy jakiego. No i tak, tutaj mamy dwukółkę, której no nie pokazywałem, ponieważ no dostałem ją za darmo oczywiście. No i ją sobie dzisiaj przywieziemy. I naszą 60, on nie ma co brać dużego ciągnika i 30 też. Polecimy sobie 60. Dobra, może wsiadamy. No i tak, zapomniałem, no nie było słychać tego dźwięku 60. No nie wiem, czy mam to pokazywać, może pokażę, bo niektórzy właśnie byli ciekawi. Czy niektórzy byli ciekawi, na pewno ktoś tam był. Na 100 wydam. Teraz zobaczcie. No, już teraz chyba było słychać. Jak nie, no to już nie wiem, jak to. Może otworzę sobie to. Jeszcze okno z tyłu. I jedne drzwi. No i czekajcie, tak sobie ustawię, żeby powoli. Pewnie tutaj na podwórku nie jechać szybko. Dzisiaj taki pewnie będzie krótszy odcineczek. Bo przywóz krów tam, no o to chodzi, żeby przywieźć to przyczepę, bo wiadomo, pieniądze się przydadzą. Będę zamykał bramy. Pieniądze się przydadzą. A nie mamy ich aż tak bardzo dużo, więc wiadomo. Przyczepę albo 200, zobaczymy. Zobaczymy. Podskaz. I lecimy, ale fajny odgłos ma ta 60, fajny. Nie będę tak za głośno dawał tych pojazdów. No, dobra, i lecimy. To już jest trzeci odcineczek. W następnym odcinku zapewne będziemy zajmowali się nawożeniem. Czekajcie, tak. Tu wjeżdżało. Tutaj mamy oczywiście skup bydła i cieląt. To jest cieląt, sprzedaż bydła. Cieląt. Umietka. Zobaczmy sobie, czy to umiecie. Tutaj czy dobrze trafiłem. No tak, tak jak tutaj miałem przyjechać. Skup bydła i cieląt. Rzeźnych i hodowlanych. Umietka. No to czyli do miecia przyjechałem. Umietka. No dzisiaj nie spotkamy tutaj. Bo niestety nie ma go. Weźmy sobie tak. Czekaj, o! Nie, czekajcie, bo to tak ma. O, patrzcie. Pokrywa i coś tutaj się tak. To? Wszystko? Nie, bo to się jeszcze opierało. Tylko jak to się robiło, czekajcie. O, tak! Dobra, to tak się robiło. Okej, okay, teraz wyjdziemy sobie. Nie kupujemy krowy. No i dwie nam się tutaj zmieszczą, czyli o! Mogliśmy pierwsze wywieźć, a potem kupić. Ale dobra, no to na razie kupimy jedną krowę. Jedną krowę za 5000 kupimy. I gitarkę. Myślałam, że zakupimy sobie właśnie te dwie krowy, ale no nie ma pieniędzy. Dobra, no to na razie jedną, jeszcze tam potem się dokupi. I zamknij. Dobra, jedziemy. Jedziemy, dobra, no to jedna na razie nam na dobry tak początek. No mogliby być te dwie. To czekajcie, może. Dobra, ja postawię tutaj, chwilę postoi. Ja się tepnę do Deutsche Bara. Kupię
pierwsze co, to będzie trzeba 30 odstawić przyczepę. Albo 30 polecę. Trudno tam. 30 polecę. Sprzedam to, bo tak to wiecie, jedna krowa. Dwie chciałem kupić i chyba mam nadzieję, że kupię. Nie da rady do przodu. Może i by dało radę, ale... Dobra, tak powoli można. Tak powoli można, tam się nic nie uszkodzi. Zaczep, chodzi mi o zaczep teraz w tym momencie. Dobra. O, tutaj mamy, tak jak mówiłem, nowy kultywator. Znaczy, chyba nie mówiłem wam, ale kultywator... kultywator się oczywiście nam przyda. Tutaj go mamy. Taki fajny, akurat po 60. Tu zasiane, to nie wolno. Będę się nie... Chociaż... Może bym się zmieścił. Dobra. Zmieściłem się, teraz podjeżdżamy tutaj. I co najbardziej płatne, czyli pewnie... Zapewne to będzie... No myślałem szczerze, że to będzie rzepak, ale... Słonecznik, no to bierzemy słonecznik. Bierzemy na naszą przyczepę. Która nie jest też tak bardzo pojemna. Ale zawsze coś, zawsze coś. Zawsze coś, no i dobra. Lecimy sprzedać to, no bo... Pieniądze... Muszą być. I na pewno będziemy ponad mieli te 5. Czyli 4 to za 2000. No to będziemy może z dychem mieli. Ponad. Ale nie wiem, ja nic nie mówię, bo... Nie no, bo 2000 to tony. No to powinno być dobrze. Powinno wyjść dobrze. No tam wiecie, jest poprzyty. Nierówne 4. Sorry. Też tam napisał. Ja wiem... A nie, to nie tutaj. Myślałem, że tutaj trzeba skręcić. Stoi 60, a nikt nie ukradł. Stoi. Stoi 60. Przedajemy. No, tak jak mówiłem. O, 15. Plus 10. No to nieźle. To nie... No i teraz garantę. Tutaj na placu możemy sobie zostawić. Nie ma problemu. O kurde, nie wyłączyłem. 60, a to nic tam. Cofniemy sobie. O, ścinka była jakaś. Ufamy. Kup. Tak. I galantę. Co jest? Halo. Co się nie zasuwa? A. Dobra. I lecimy. Potem sobie 30 przyjedziemy. I gitarka. A teraz zasuwamy z krowami. I idzie. No, dwie krowy na dobry początek nam wystarczą. By się przydało jeszcze tak z jedną przyczepę wywieźć, żeby pieniądze mieć, ale to może już potem, teraz nie będę wywoził, tylko przyjedziemy to 30, kiedyś tam się to wywiezie, jak będzie czas na to. Teraz tak, tutaj. Nie, to nie tu gdzie to się rozliczałem, ale... No może gdzieś... Gdzie to
się robiło. Gdzie to się robi? Tu, może nie wiem, wjechać tam muszę aż. O Boże. To się wyjdzie, chyba. Nie, no nie będę wycinał. Ja muszę znaleźć, gdzie to się robi. Tutaj się chyba robi. Albo tam. No, tutaj. Dobra, wyładuj. Tak. No i gitarka, chodzą sobie dwie krowy. My sobie tutaj staniemy. Wyłączymy silnik. Dobra. To 30 odpalimy i jedziemy na gospodarstwo. Niby krótki odcinek, a już 11 minut, no. Miał być króciutki. A wyszło tak, jak wyszło, no. Bo to tak jak... Powinienem, no, w sumie pierwsze zawieść, sprzedać, dopiero potem jechać, ale... No już trudno, trudno. Nie przemyślałem. Dobra, wracamy sobie. Trzydziestko, tu 60. Dobra. Tu sobie może zdjęcie jakieś walne, żeby było. Dobra. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Możecie dać łapkę w górę, skomentować film i dać mi subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Do kolejnych odcinków. Siemanko.